Mamy stół 15. Błękitny standard szczeciński. Pierwokraz gospodarzy dzisiejszych zawodu. Zawodnicy grypa występować będą w strojach czerwono-niebieskim. Z Pomorskiego Związku Pułku Nożne w Kulnicie występował Paweł Kuszolik i dzisiejszy Łukasz Stasiak. I dziękuję. Gry w Słupsk z dobrym zespołem, żeśmy mieli materiały z ostatnich meczy. Ostatni mecz wygrali w Kościerzynie, bo wygraliśmy się, tego widzieliśmy, jakie jest boisko. Widzieliśmy też, że tutaj są problemy jakieś i na pewno chłopacy będą zmotywowani i będą chcieli pokazać, że umieją grać w piłkę. Bukowski zachorował w czwartek, praktycznie leży w łóżku z 40-stopniową gorączką. Paweł Waleszczyk grał na swoją odpowiedzialność, Robert Siara grał na Siarnecki, grał na swoją odpowiedzialność. Już w pierwszej połowie widać było, że nie ma sił. Musiałem kombinować, meblować, do tego jeszcze Paweł Kryszałowicz naciągnął mięsień. Ta nasza siła ofensywna, rozgrywanie piłki, że tak powiem, połamało się bardzo szybko. Łukasz Stasiak dostał szansę od początku kolejny raz. Niestety nic nie wiózł, nie pomógł nam w żaden sposób. Szymon Egipczyńskiego przesunęli na bok, który cały tydzień na tabelę nie trenował, bo po meczu w Kościerzynie pojechał do domu i leżał z grypą. Na pewno to miało wpływ na postawę naszej drużyny pod względem fizycznym, chociaż do końca próbowaliśmy zdobyć tą bramkę wyrównującą. Wejście młodego Bartka Bukowskiego dało jakąś nadzieję. Widać, że zespół Chojniczanki jest to zespół poukładany w każdej formacji. Mogli nas skarać, nie mieliśmy nic do stracenia, więc się otworzyliśmy. Jest dobra praca, jest manewr czy jakiś plan przyszłościowy, ale my mówimy ciągle o przyszłości, a dzień dzisiejszy jest fatalny. Jak mi z tej drużyny odejdzie 5 zawodników, a wszystko na to wskazuje, że tak, to my możemy się nie podnieść już. Jak ja słyszę, że nasi zawodnicy zarabiają po 3-4 tysiące, my przeinwestowaliśmy, to mnie krew zalewa. Jak jestem tutaj, głośno to powiem, jak jestem tutaj w Gryfie trzeci rok, to my kupiliśmy, a właściwie jeszcze nie zapłaciliśmy, kupiliśmy 3 zawodników, za których zapłaciliśmy, idę od góry, 6, 5, 2 tysiące złotych. Jeżeli ktoś mi powie, że my kupujemy zawodników po 20 tysięcy złotych, to mnie to po prostu śmieszy. U nas żaden zawodnik nie zarabia więcej jak 1500 zł. Co to są za pieniądze? To większość gra za 300-400 zł. No. I my nie jesteśmy w stanie tego utrzymać, bo mamy 8 grup młodzieżowych, bo mamy utrzymanie obiektu. No niestety, no, są to takie koszty. To jest śmieszne, że Trzebiatów 10-tysięczny stać na utrzymanie zespołu w trzeciej lidze na dobrym poziomie. Tylko na takim jak my. Tam właściwie już nie ma innego, żadnego sportu w tym. No tak, ale tam jest 10 tysięcy mieszkańców, a w Słupsku jest prawie 100 tysięcy mieszkańców, tak? I zapotrzebowanie. No, ja wcale nie mówię, że problemem jest koszykówka, żeby istniał gry w trzeciej lidze. Nie, nie jest to problem. Ja apeluję do sponsorów, naprawdę, uwierzcie mi, utrzymanie zawodnika na poziomie trzecioligowym, dobrego zawodnika, to nie są jakieś kolosalne pieniądze. To są koszty rzędu 1500 zł miesięcznie. No, ludzie, przepraszam, że mówię już konkretnie o sumach, a dla mnie to już jest śmieszne po prostu. Ja i my nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Mam najmłodszy zespół, przyszedłem tu z myślą o budowie drużyny na przyszłość, zdawałem sobie sprawę, że w tym roku no nie wejdziemy, będzie bardzo ciężko, a raczej nie wejdziemy. Jest to młody zespół perspektywiczny i nawet nie w połowie, a w jednej trzeciej drogi no ten zespół przestanie istnieć. To co mam, kolejnych 16-latków wprowadzać do zespołu? No jest to dobre, taki Bukowski, czy taki Bartek Oleszczuk, no weszli dzisiaj, fajnie. No ale oni mogą wejść na razie na zmianę, oni mają po 18 lat, 17 lat.
Z tym, że następnie nie będą przechodzić, jak zobaczą, że w Gryfie nie ma perspektywy jakiejś i gry, tak? Myślę, że będą przychodzić, bo perspektywa jest zawsze. Póki będzie Paweł Kryszowicz, ja zostanę w tym klubie, to perspektywa rozwoju dla tych młodych zawodników będzie zawsze. Tylko że jak my spadniemy z trzeciej ligi, a jak widzimy, to nie jest trzecia liga z poprzedniego sezonu, że z całym szacunkiem była Reda, Sztum czy Sława Sławno, że trzy zespoły spadały i można było sobie grać. I z tą można było sobie grać, prawie zrobiliśmy baraż. No to teraz ta trzecia liga, za nami są Błękitni i Bytowia, tak? Czyli w momencie dwóch, trzech porażek pod rząd, nagle my się znajdziemy w miejscu trzecim od końca. A trzy zespoły najprawdopodobniej spadną. Jak już spadniemy z trzeciej ligi, to wejść zawsze jest dwa razy trudniej. Tym bardziej odbudować to, co dokładnie, traci, tak? Tym bardziej, że przez trzy lata jakaś tam budowa była tego zespołu. Na siłę musieliśmy, nie oszukujmy się, wejść do tej trzeciej ligi. Jakby ją nazywać, czy 3,5, czy trzecia, to jest trzecia liga. I weszliśmy, jesteśmy w tym gronie i nie potrafimy, nie możemy się w nim utrzymać, nie myśląc nawet już na razie przynajmniej o przyszłości, bo nie ukrywam, że jeżeli, to nie jest żart, że jeżeli jedyna nadzieja w pracy w tym klubie to jest to boisko sztuczne, bo co prawda to boisko nie spowoduje to, że nagle za dwa lata my będziemy mieli wychowanków Gryfa i za trzy lata zrobimy ekstraklasę, ale to spowoduje sens pracy w tym klubie. No przecież na tym boisku jutro zagrają rezerwy, bo nie mają gdzie. Już to boisko nie nadaje się już w ogóle do gry. Dlaczego? Bo nie mamy gdzie grać. Po prostu nie mamy gdzie grać. Nawet jakbyśmy, my w ogóle tu nie trenujemy na tym boisku. Trzeci tydzień, ani jednego treningu nie odbyliśmy. I to jest problem. Jeżeli to boisko powstanie w przyszłym roku, to jest sens dalszej pracy, ale jestem naprawdę już teraz pesymistą, chociaż generalnie w życiu zawsze byłem optymistycznie nastawiony do wszystkiego, pesymistą do pierwszego zespołu, że nie utrzymamy tych chłopaków. Widzimy, mamy 18 punktów i wcale nie będzie łatwo się utrzymać.